Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 13 odcinku z serii King's Bounty na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak wiemy, idziemy oddać tutaj questa z ptakiem. No i następnie udamy się tutaj, zeksplorujemy tą część, zobaczymy co tutaj się podzieje. Z tego co pamiętam, tutaj powinien być jakiś quest. Pójdziemy też tutaj na ten kawałek, no i potem pójdziemy do zamku, ale na razie idziemy oddać questa z papugą. I jak, znalazłeś już mojego ptaszka? Tak, rozmawiałem z nim. Złośliwy z niego ptaszek, mimo to obiecał, że wróci. Bardzo ci dziękuję, Rychu. Lepiej pójdę od razu nagrzać w piecu. Ten ptaszek jest bardzo wybredny, a nie chcę przecież, by znowu mi uciekł. Masz, weź to. Okej. Widzę, że ten ptaszek jest dla ciebie jak żona. Poważnie, dziękuję za nagrodę i powodzenia z tym małym rozrabiaką. Okej. Spoko, czy coś się pojawiło? A nie, nie, nic się nie pojawiło nowego. Tu gdzieś jeszcze pamiętam, chodził jeden oddział. O, jest tutaj. Ten sam poziom, tak? No to trochę expa się zawsze przyda, nie? Exp jest zawsze na propsie. No dobra. To co, kula ognia? Jebut. Dostałem też komentarz tutaj od jednego z widzów, że mam za dużo jednostek dystansowych grając magiem. No, szczerze mówiąc, to no nie wiem, jakbym miał grać magiem bez dużej ilości jednostek dystansowych, które będą mi zabijać przeciwnika, zanim on w ogóle zdąży do mnie podlecieć. Szczególnie, że na ten moment nie mam jeszcze kawalerii, ani żadnych innych szybkich jednostek. Dobra, spróbujmy tą ważkę pizdnąć jeszcze tutaj tymi chłopami, ją zaraz pizdnę. Dobra, dwóch moich łuczników padło, to nie jest dobra wiadomość. Ale spoko, weźmy płonącą szczałę. No i pięknie. Myślę, że tylko dwóch łuczników mi padło, więc no nie było tak źle. Chodźmy tutaj, zobaczmy co tutaj dostanę. O, jedna runa mocy, fajnie. No dobra, wychodzi na to, że tutaj mam już zeksplorowane wszystko w tym miejscu. Chodźmy jeszcze, czy gdzieś nie odpali mi się ta aura, która prowadzi mnie do skarbów, ale widzę, że tutaj nic takiego nie ma.
Czyli jest to strefa wolna od skarbów, można tak powiedzieć. No dobra, co my tutaj mamy? Mamy słaby oddział, który mogę zmiażdżyć, zniszczyć, zmasakrować. Uczyńmy to zatem. To nie było najmądrzejsze, co mogli zrobić. Dobra, wy na razie też czekajcie. No, może to nie było takie głupie, jak pomyślałem. Dobra, odpalamy trans bitewny. Okej, zeroka jeszcze nie mogę odpalić, ja jeszcze nie mam dość szału. O, już mam. To było takie... Ten go ugryzł, strażnik się zamachnął i było, no leżeć tam. Dobra, pozbierajmy wszystko, co tutaj mamy. Mamy sadzonki, mamy zwój spowolnienia. Okej. Oj, włączył się najfajniejszy motyw muzyczny. Co my tu mamy? Tarcza plus 1 do obrony. No dobra, pogadajmy zatem. O ile się nie mylę, mam zaszczyt pomóc nowemu królewskiemu poszukiwaczowi skarbów, czyż nie? Pozwólcie się przedstawię, jestem Markis Kontu, regent na obszarze południowego Darionu z rozkazu króla Marka. Las Verlon i jego okolice są w całości pod moją opieką. Zgadza się, to ja, hrabia Rychu. W samą porę mam dla ciebie zadanie. Nieustannie potrzebuję armii oraz pomocy doświadczonego dowódcy. Widzisz, to bardzo cicha i spokojna okolica. Stąd jego wysokość przysyła niewielu żołnierzy. Ja zaś muszę pilnować ładu jedynie z pomocą moich skromnych oddziałów. Cóż, odrobina złota się przyda. Co mam zrobić? Sytuacja wygląda następująco. Na południowe wybrzeże dopłynęli barbarzyńcy i rozbili tam obóz. To mi akurat nie przeszkadza, ale ich najazdy na południowy port rujnują nasze interesy. Potrzebuję kogoś, kto będzie na tyle odważny, żeby porozmawiać z ich przywódcą. Chcę mu zaproponować przymierze. Niechaj barbarzyńcy zostawią statki Darionu w spokoju, a za każdy zniszczony piracki okręt dostaną nagrodę. A czy to nie za duża, żona gród dla barbarzyńców? Rychu, przyjacielu drogi, jeśli podpiszemy ów traktat, barbarzyńcy zdadzą się nabrać. Słuchaj, nie zapłacę im ani grosza z królewskiego skarbca, a oni będą bronić naszych granic. To polityka, synu, nie zaprzątaj sobie nią głowy. Twoim zadaniem jest liczenie pieniędzy i zdobywanie nagród. Tak, teraz rozumiem, to doskonały plan. Znajdę ich przywódcę. Super, no to ruszamy. Łucznik. Mamy dużo many, mamy dużo szału, więc możemy pojechać naklepać łucznikowi. Tylko musimy to zrobić tak. Kula ognia. I teraz tak. Pierwsze co? Tutaj. Hmm.
Tak, i teraz tak, teraz potrzebujemy szał. Znaczy się transbitewny, przepraszam, nie szał. I teraz tak. O, świetnie, weszło krytyczne uderzenie. No tu już nie weszło krytyczne uderzenie, ale spoko. Atak spowalniający. Kolejna kula ognia i jebut. Dobra, potrzebujemy teraz 13 szału, gdybym chciał ich zastopować tam w tym miejscu, gdzie są. Ale o takiej ilości szału to ja mogę na razie pomarzyć. Zastaw tutaj tych łuczników. Dobra, 10 szału już jest, teraz pacnijmy tego tutaj. Chłopi podejdą tutaj i zostawią drogę. A Zerok niech wyprodukuje mi tu kamienną ścianę. O, tak właśnie wygląda ściana, którą tworzy Zerok. Przeciwnik musi ją rozwalić, bo ona jest normalnie jako obiekt do zniszczenia. Ale jak teraz widzicie, przeciwnik, który chciałby dobić się tutaj, to musi albo rozwalić tą ścianę, co może być trudne dla niego, bo tu stoją moje jednostki, albo przebić się tutaj przez moich chłopów, którzy też zostawiają mu drogę z kolei. Wpadł nam level, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. A przy tym, o, fajnie, więcej run magii. Wow, dużo tych run magii, fajnie. Weźmiemy sobie więcej many jako mag, jak najbardziej nam się to przyda. Okej. Jeszcze tutaj nauka, no jeszcze 7 run, ale kurczę, z magią jest całkiem spoko. Magia zniszczenia, tu jest mądrość. Alchemik, zmniejsza liczbę magicznych kryształów potrzebnych do nauki i ulepszania zaklęć. Nie, ja sobie wezmę mądrość. A z mocy kontrola nad szałem lub trening. Weźmiemy ten trening. Tutaj nad tymi runami trzeba będzie coś pomyśleć. Co my tu mamy? Słaby oddział, więc spoko. Chodźmy jeszcze do szkoły. Chciałbym coś kupić, więc kupmy kilku wojowników. Tu jest jakaś runa. Tak, runa magii kolejna. Czy mogę w związku z tym coś sobie klepnąć nowego? Nie, nie mogę, ale tutaj ta mądrość by mi się przydała na mistrzowskim poziomie. No, fajnie, nowy zwój ze skillami. Dobra, i teraz tak. Kula ognia tutaj. Ty czekaj, tak, ty czekaj. Ty też czekaj. Ty chodź tutaj, bo chcę tą skrzynkę.
A ty zabij mi te ważki. Teraz tak, ty do tyłu. I płonącą strzałą go tu pacni. Płonąca strzała w tej wersji całkiem fajny skill, bo daje nam coś takiego, że podpalamy wroga. A podpalony przeciwnik oczywiście dostaje obrażenia cały czas, nie tylko... Znaczy, no może nie przez cały czas, ale nam przez kilka tur dostaje. Nie tylko te bezpośrednie obrażenia, czyli tak zwane obrażenia direct, ale też tak zwane obrażenia dota, czyli damage over time. Dostaje je co turę, a my tam mamy jeszcze jakiegoś questa. Na pomoc! Przepana! Wszystko zmienia się w kamień i ja też się zaraz zamienię. Tak się boję. Spokojnie, chłopcze, bez nerwów. Co się dzieje? Wszyscy zamienili się w kamień. Zaczęło się to niedawno. Moja mama, tata, wujek Pimus, a nawet zabijaka Nils. Ja nie chcę być kamieniem. Przepana, ma pan konia godnego prawdziwego rycerza, więc jest pan rycerzem, prawda? Tata powiedział, że prawdziwi rycerze wszystkim pomagają i walczą ze złem. Niech mi pan pomoże, ja nie chcę być kamieniem. Jak mogę ci pomóc? Musiałeś obrazić czarownika, który cię przeklął. Nie, tu nie ma czarodziejów, a my byśmy go nigdy nie skrzywdzili, bo jesteśmy tylko prostymi rolnikami. Jest tu tylko jeden druid, nazywa się Korban, ale nie jest czarodziejem. On leczy nas i nasze zwierzęta, jak ktoś zachoruje. W podzięce przynosimy mu jedzenie i ubrania. Był tu niedawno, a kiedy odszedł, wszyscy zaczęli zamieniać się w kamień. Druid, powiadasz? Powiedz mi, gdzie on mieszka, udam się do niego po radę. Proszę, niech pan do niego idzie. Korban mieszka w lesie, gdzieś nad jeziorem, nigdy tam nie byłem. Chłopiec wybucha płaczem. Dobrze, mały, nie płacz, już wrócę, zanim się obejrzysz. Okej, chodźmy. Chodzi tutaj o tego druida, który tutaj gdzieś siedzi w tym domku. Tu jest druid, o, tu jest jego domek. Witam cię, rycerzu. Co cię sprowadza do starego Korbana? Cóż, druidzie, niedawno odwiedziłeś wioskę położoną niedaleko zamku Markiza i teraz jest tam pewien problem. Wszyscy mieszkańcy zostali zamienieni w kamienie. Pozostał przy życiu tylko jeden chłopiec. Czy mógłbyś im pomóc? Aha, więc tam jest. Przepraszam, podróżniku, już wyjaśniam. Byłem w tej wiosce niedawno, leczyłem owce. Zrobiłem, co miałem do zrobienia, zjadłem z tymi miłymi ludźmi obiad i wróciłem do domu. Nie mogłem jednak znaleźć mojego amuletu koncentracji, ale skoro mówisz, że ludzie w wiosce pozamieniali się w kamienie, to właśnie tam musi być amulet. Jest chroniony potężnym zaklęciem przed kradzieżą i zakusami złych ludzi. Dlatego wieśniacy zostali zamienieni w kamienie. Pewnie chłopiec wziął sobie amulet i od tego wszystko się zaczęło. Zgadza się, chłopiec miał na szyi amulet. I jaka szkoda, biedny chłopak. Dlaczego wziął coś, co do niego nie należało? Musimy odebrać chłopcu amulet, zanim ten wystrzy z niego wszystkie siły życiowe. Gdy to zrobimy, wszyscy mieszkańcy zostaną uwolnieni spod wpływu zaklęcia. A jeżeli tak po prostu odbierzesz chłopcu amulet, może umrzeć. Aby nie zrobić mu krzywdy, musisz najpierw pokonać strażników amuletu. Dobrze, dziękuję za pomoc. Okej, czyli jeżeli mamy walczyć ze strażnikami przedmiotu, to ja jadę się wzmocnić, bo taka walka to nie jest coś, co można zrobić sobie od tak. Taka walka nieraz bywa bardzo trudna, więc najpierw musimy się do niej odpowiednio przygotować. Ja też mam na sobie takie itemy, które mają strażników. Na przykład kostur ma coś takiego, ale także ten pierścień ma też strażników. I z tego typu itemami trzeba powalczyć, jeśli chce się je w pełni opanować, a to nie jest proste, bo czasami ci strażnicy są bardzo potężni. Ja pamiętam, kiedyś miałem sytuację właśnie, że chciałem ogarnąć taki dużo, dużo lepszy kostur, ale siła jego strażników była tak makabryczna, że mnie po prostu zmiotło. No dobra. Tutaj nie mam na razie nic, co mógłbym kupić, ale jeszcze pamiętam, że w Arlanii była możliwość do kupienia sobie jednostek, więc chodźmy tam.
O, dokładnie tak. No, wprawdzie tylko 8, ale czasami te 8 jednostek może zrobić różnicę. Zauważcie, że tam w sprzedaży cały czas były te zwoje, które ja sprzedałem jakiś czas temu. Zwoje, itemy w King's Bounty nie przepadają tak łatwo jak w innych grach, że na przykład podchodzicie do NPC-ta, sprzedajecie i to zostaje usunięte z gry. Nie, to jest bardziej trochę tak jak w Wiedźminie, że przez jakiś czas te itemy tam jeszcze są. Wiadomo, one potem w Wiedźminie znikały. Ale tutaj nie, tutaj one przez bardzo długi okres są. Dobra, idziemy pogadać z tym chłopczykiem. Przepana, znalazł pan druida? A skąd masz taki ładny amulet? Ja znalazłem go pod ławą, kiedy druid sobie poszedł. Niech pan nikomu nie mówi, ja obiecuję, że więcej nie będę kradł. Chciałem tylko zostać czarodziejem, chciałem się uczyć magii, błagam o wybaczenie. Ha! Też taki byłem za młodu. Lepiej poproś druida, żeby nauczył cię magii. Tak przy okazji próbowałeś zdjąć amulet? Tak, chciałem go zdjąć, ale kiedy go dotknąłem, rozbolało mnie serce. Tak bardzo bolało. Dobra. Powalczymy ze strażnikami. O, tak właśnie wygląda walka ze strażnikami i temu. Na jakimś całkiem innym, że tak powiem, planie astralnym. No i te gryfy teraz będą się mnożyć milion lat. Dobra, to teraz tak, kulą ognia tutaj. I teraz tak, tutaj. Oj, zapomniałem trans bitewny odpalić. Ty, czekaj. No, tutaj dostałem spowolnienie. Dobra, okej, rozumiem. Dobra, kolejny raz kula ognia. Czekaj. Teraz tak. Ty na razie też czekaj. Ty też czekaj i teraz tak, ty pizdnij tutaj te gryfy. Ty pizdnij tego gryfa. Świetnie. Aha, ty nie możesz teraz zaatakować. Dobra, no to ty do obrony. Ty przejdź tutaj do tyłu jedno pole. I pizdnij tego gryfa. Świetnie. Mag. Okej. Okay. Zaczyna się kolejna tura. No i ta jednostka będzie przyzywać mi tutaj teraz. Więc musimy te dwie wieżyczki zmieść. Bo one będą mi tutaj spamować teraz jednostkami. Czego ja bardzo nie chcę. Ty czekaj. Dobra, podpalamy.
Okej, okay, mamy... ten, mamy... możliwość odpalenia 0K. Żadne takie. Nic z tego. Wow! Wow! Jak mi pizdnął! Spowolnijmy go tam, żeby nie uciekł tym chłopom w czasie, gdy oni będą szli tam go pacnąć. I zniszczmy tą wieżyczkę. I jeszcze płonącą strzałą go dobijemy. No, ciężkie starcie to było, przyznaję. Dlatego nie lubię walczyć ze strażnikami przedmiotów. Wujciu, udało się, hurra! Szybko, szybko, do druida, niech zdejmie czary z mamy i taty. Miło widzieć taką radość. Okej. Mamy to. Misja. Aha, jeszcze trzeba zanieść amulet do druida. Okej, zaraz to zrobimy, tylko sprawdźmy, czy nic tutaj nie zostało. Ale nie, widzę, że nic tutaj już nie zostało w tej wiosce, no to chodźmy do druida. No i co, udało ci się zdjąć amulet? Tak, oczywiście, miał silnych strażników. Dobrze się spisałeś, rycerzu, daj mi go. Teraz ludzie w wiosce są już bezpieczni, a ja mogę przyzwać z powrotem swoją moc. Zasłużyłeś na nagrodę. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Niestety straciłem bardzo dużo jednostek w tej walce. Szczególnie kiedy tamten dwa razy pizdnął mi z tej kuli ognia. Tego się kompletnie nie spodziewałem, że on mi wytnie taki numer. O, można coś pogadać z tymi ludźmi? Pogadajmy, zobaczymy, może coś dostanę. Dziękuję za ratunek. Dziękuję ci, rycerzu, za uratowanie mnie. Okej, okay, spoko. Dzień dobry, dziękuję panu za pomoc. Jest pan jak dobry rycerz z bajki. Okej, okay, spoko. Czyli tyle, nic więcej nie mają mi ciekawego do powiedzenia. Chodźmy tu jeszcze. Czy coś tu mogę kupić? Nie, tutaj są tylko ci piraci i rozbójnicy, ale to nie, to ja takich jednostek nie potrzebuję. Chodźmy tutaj, do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Chciałbym coś kupić, konkretnie to kapłanów i magów. Zaraz dokupimy jeszcze łuczników i chłopów w stolicy. No i potem ruszymy na południe, tam do tych barbarzyńców, żeby z nimi sobie zrobić deala do końca. Okej, okay. Powinienem już dać radę. Jeszcze zaklęcie jakieś mi się pojawiło. O właśnie, zasłona. Co to daje? Umieszczę na polu bitwy magiczną zasłonę. Strzelcy, którzy się pod nią znajdą, atakują zadają zmniejszone obrażenia podczas ataku z dystansu. O, fajne, fajne. Chodźmy tutaj jeszcze do tej zacnej kobieciny, od której mogę kupić kryształy. Dobra, mamy kryształy, mamy wszystko. No to co, jedziemy teraz na południe. Dealować z barbarzyńcami.
pokażcie mi mapę. Okej, wygląda na to, że na mapie mam już większość stref na mój level mam odkrytą. Jakiś kupiec. No dobra, pogadajmy z kupcem, co on tam ma. Witaj, podróżniku. Nie chciałbyś obejrzeć moich towarów? Jasne, pokaż, co tam masz. Źródło magii. Sojuszniczy oddział ma zwiększoną obronę, a gdy otrzymuje obrażenia, jej dowódcy zyskuje manę. Wow, fajne. Bierzemy, kupimy sobie jedno takie coś. Przyda się nam. O, runy. No i to proszę, jak dużo run. Sprawdźmy, czy jeszcze jakieś skarby się nam tu nie wygenerowały. Skarby warto sprawdzać, ponieważ one nigdy nie są dwa razy w tym samym miejscu. Skarby są przy każdym tworzeniu rozgrywki generowane proceduralnie, więc to nie jest tak, że jeżeli mi się gdzieś skarb trafił, to wy go tam też będziecie mieć, a jeżeli mi się gdzieś skarb nie trafił, to wy tam nie będziecie nic mieć. Nie, nie, to tak nie działa. Te skarby są generowane losowo, więc może być tak, że tam, gdzie ja nie miałem skarbu, wy go będziecie mieć, a tam, gdzie ja miałem, wy nie będziecie mieć, ponieważ ziarno, jakie było wygenerowane podczas tworzenia całej rozgrywki, będzie inne dla was, jak i dla mnie. No i efekt tego będzie taki, że będziemy po prostu mieć trochę inny ten świat. Oczywiście jest to bardzo fajna sprawa, bo dzięki temu każda rozgrywka w King's Bounty jest trochę inna. Nigdy nie ma dwóch takich samych rozgrywek, mimo że questy i ich lokalizacja są takie same, to zawsze jednak ten świat jest trochę inny. O, tutaj świetnie trafił w te wilki. Dobra. No, dzisiaj NPC-ty wiedzą, co robić. Dzisiaj jakoś te moje jednostki nie snują się tak bezmyślnie po polu bitwy, jak to zazwyczaj mają w nawyku. Wejdzie kryt? Nie, nie wszedł. Ale większość barbarzyńców padła i to jest dobre. O, a teraz padł już całkiem. No to co, znowu kula ognia. Dobrze idzie, mimo że wróg był opisany jako tylko trochę słabsi, to wykorzystanie magii dało mi miażdżącą przewagę. W zasadzie straciłem tylko chłopów, których mogę sobie rekrutować w nielimitowanych ilościach, więc jest okej. Sprawdźmy jeszcze, czy tutaj nic nie ma. Nie, nic tu nie widzę ciekawego, więc chodźmy, chodźmy tutaj, na drugą stronę.
Aha, przez wodę mogę przejechać, okej. O, złoto. Trochę słabsi, no to chodźmy. Oczywiście, standardzik, nie? Kula ognia. To jest... To jest opener. Nieważne co... nieważne z kim walczymy, zaczynamy zawsze od kuli ognia. Teraz ich jednostki zasięgowe wyrżnąć trzeba, tak żeby nie robiły mi tutaj problemów. Zbrojni niech podejdą tu. No, zestakujcie się, bardzo ładnie się stakujecie, muszę przyznać. Dobra, wzmacniamy atak. Jebut. Czy tak, już mogę zeroka odpalić, więc odpalamy zeroka. Dobra, wyrżnąć te miśki teraz. I na tym sobie ten odcinek zakończymy, ponieważ jest on już bardzo długi. Tak więc, jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty, gdzie będziemy sobie kontynuować tutaj tego questa, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.